Witam 8 września. Krótki komentarz do sobotniego lotu z Gery. Lot miał przebieg dramatyczny. Przemieszczający się front i silny wiatr zachodni spowodował, iż czołowa grupa, peleton, potrzebował aż 5 godzin, żeby pokonać dystans 200 km. Niemniej jednak pokazała się szpicowa grupa, która potrafiła poradzić sobie w tych trudnych warunkach. Między innymi gołąbek 1174. Z linii wyżymaczy. Aktualnie wjeżdżona 6 lotka. Ojciec 170-75. Jeden z podstawowych zawodowców. Mama zakupiona od Hardy Martinka w Belgii. Czysta linia Fulgoni. Za niebagatelną kwotę 15 tysięcy. Jak się okazuje, te własności przekazuje. Przyrodni brat, 05 rocznik. Wielokrotny zwycięzca uczestniczył w najdalszych lotów łącznie z Wilnem, Orleanem, Ostendą, Rekkiem i tak dalej. Gołąbek ten ma na koncie już 3 konkursy. Przygotowanie do lotu 5 z Gery. Wczoraj odbyły lot w Krzyżowej 70 km. Czas lotu godzina 1 minuta. Jutro, to jest środę, również odbędą lot z Krzyżowej. Te loty już mają tylko i wyłącznie na celu poprawę kondycji. Sytuacja w rankingu jest dosyć trudna. Cały czas otwarta jest sprawa mistrzostwa oddziału OSCW. Ten lot był zarówno trudny dla mnie, jak i dla pozostałych konkurentów. Procentowo ujmując, mieliśmy tak samo. Po zakończeniu rywalizacji w OSCW przystąpię do międzyokrągowego lotu w OS Polabi. Lot będzie z miejscowości Bamberg, 300 km. Na marginesie dodam, że m.in. będą uczestniczyć Klinczkowi, którzy na Mistrzostwach Świata we Francji zdobyli 2. pozycję tuż za polskim gołąbkiem, zwycięzcą tegoż lotu. Więc ta rywalizacja przeniesie się, że tak powiem, na nasze podwórko. Lot ten traktuję prestiżowo. Czy wyżymacze poradzą sobie? Czas pokaże. Przygotowane są jak najlepiej. To wszystko. Jeszcze chwila muzyki od przyjaciela, który pasjonuje się również nagrywaniem piosenek o gołębiu. Herbert Marek aus Blumenthal. Dziękuję. Richard West, Polak. Geh zu deinen Toren.